Wrocław is a city full of students, with 24 universities and over 122,000 students. It is the third largest education center in Poland. Chcemy przyciągnąć do Wrocławia przede wszystkim ofertą wrocławskich uczelni. Potem wiemy, żeby absolwenci zostali we Wrocławiu, muszą być miejsca pracy. Stąd te współczesne fabryki, gospodarka oparta na wiedzy, ale również miasto, jakość życia, propozycje czasu wolnego, infrastruktura, zieleń, architektura, wydarzenia. Wszystko to, co sprawia, że ktoś mówi, tak, to jest miasto, w którym chcę żyć. Chodzi o to, żeby tworzyć warunki do nauki, pracy i zamieszkania. Łączyć tradycje miasta z potrzebami współczesnych młodych mieszkańców. Oni żyją nieco inaczej. Chcą sprawnej komunikacji zbiorowej, jeżdżą rowerem, chcą mieć miejsca rekreacji, które im odpowiadają, chcą żyć w sposób aktywny i myślę, że Wrocław oferuje to. MIPIM attracts international investors, and it is here that Wrocław wants to talk about the development of the city's infrastructure and residential market. Jest to element promocji miasta i rozmowy nie tylko o nieruchomościach, ale o mieście, o jego szansach rozwojowych, o planach inwestycyjnych, o tym, co męczy czasami inwestorów. A więc w jednym czasie z wieloma inwestorami jest szansa rozmowy o Wrocławiu i wykorzystujemy tę szansę, ponieważ to jest ważne zarówno dla firm, które inwestują, że ich miasto ma swoje stoisko, ale również dla funduszy inwestycyjnych, dla tych, którzy finansują, ponieważ widzą miasto, widzą jego zainteresowanie rozwojem i to jest też jakiś element wizerunku miasta. Jesteśmy zainteresowani projektami powierzchni komercyjnych, a więc biurowców, ale również hoteli. Widać wyraźnie, że w tym roku jest zainteresowanie nowe, jeżeli chodzi o budowę akademików, to wzmacnia infrastrukturę akademicką miasta i na pewno będziemy starali się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie w sposób aktywny. I oczywiście jesteśmy zainteresowani również projektami mieszkaniowymi z myślą o tym, żeby wrocławianie mogli wybierać w różnorodnej ofercie, jeżeli chodzi o lokalizację, ceny, standard. I myślę, że też zależy nam na takich inwestycjach, które dają szanse rozwojowe młodym wrocławianom z pomysłami, kreatywni, co będzie też wsparciem, żeby przy firmach, które ulokowały się we Wrocławiu, żeby przyszedł efekt takiego domina, że wrocławianie zaczną zakładać swoje biznesy, realizować swoje pomysły. According to RIES, in 2012 there were 3,500 new flats in the city. In 2013, almost 2,500, and in 2015, nearly 4,000.